Na pewno znasz to uczucie. Samotna podróż samochodem. Takie przejazdy są drogie, nieprzyjazne dla środowiska i raczej nudne. Adam wybrał inny sposób. Korzysta z BlaBlaCar, cieszy się wspólnym podróżowaniem, pomaga chronić środowisko i dostaje pieniądze, dzieląc się kosztami z pasażerami jadącymi w tę samą stronę. W każdy weekend, gdy Adam jedzie do rodziny, zamieszcza ofertę przejazdów BlaBlaCar. Określa swe preferencje, a BlaBlaCar podpowiada mu cenę za przejazd. Kasia jest studentką, Tomek architektem, a Jurek nauczycielem. Wszyscy planują podróż na tej samej trasie, lecz mają niewielki wybór, a bilety drożeją, szczególnie kupowane w ostatniej chwili. Dzięki BlaBlaCar mogą znaleźć kierowców, sprawdzić ich rekomendacje, zobaczyć samochód i po prostu zarezerwować sobie miejsce. Podczas podróży Adam opowiada o muzyce. Kasia wspomina swoje wyprawy, a Tomek częstuje domowymi wypiekami. W tym czasie Jurek ucina sobie drzemkę. Po podróży wystawiają sobie oceny, wspominają wspólnie spędzone chwile i szykują się na kolejne przejazdy z BlaBlaCar. Dzięki BlaBlaCar Adam zmniejsza koszty swoich podróży. Tak jak Ola, która jedzie na festiwal do Gdyni. Paweł i Janka, którzy często odwiedzają Poznań. Lub Łukasz, który jedzie do klienta. BlaBlaCar to nowy sposób podróżowania. A ty? Dokąd się wybierasz? BlaBlaCar.pl. Ciesz się podróżą, dziel się kosztami.